Piątek, piąteczek, piątunio, a to oznacza, że czas na kolejny fon na weekend, na kolejny weekend pełen sportowych emocji w częstochowskim sporcie, przynajmniej taką mamy e, nadzieję. Witam Mariusz Cię bardzo serdecznie. Ja Szymon też Ci witam. Witamy również Państwa. No i zaczniemy sobie chronologicznie, zaczynając od tych wydarzeń piątkowych, bo już w piątek, czyli dzisiaj rozpoczynamy sportowe emocje. Będzie to mecz drugiej ligi siatkówki, zaległe spotkanie w kręmetu LKPS-u Borowno. Tak, to spotkanie w hali w Mykanowie o godzinie 17. Także jak ktoś nie miałby planów na piątkowy. Wieczór to można się wybrać na spotkanie, a przeciwnikiem Karo Team Opoczno. Mieli dużo, e, długą przerwę e, siatkarze z Borowna, no i mamy nadzieję, że przez tą przerwę solidnie przepracowali i wrócą do takiego dobrego poziomu, bowiem ta runda zasadnicza powoli dobiera, dobiega końca, więc czas się szykować na playoffy, a to jest najważniejsze. Przechodzimy teraz e, do soboty, e, godzina 11. Stadion przy ulicy Loretańskiej, a tam. Jak ktoś wstanie tak wczesną porą, to może się tam wybrać na pojedynek Skry Częstochowa przeciwko Ruchowi Radzionku, a więc ekipie nie tak dawno grającej jeszcze w Ekstraklasie, ale w ostatnich sezonach zdecydowanie częściej rozgrywającą mecze chociażby z Polonią Pora i właśnie na tym szczeblu rozgrywek popularne Cidry przetestują drużynę z Loretańskiej, która jak na razie w tych sparingach spisuje się rewelacyjnie. Dokładnie tak, zostajemy przy sobocie. Ale przechodzimy z Loretańskiej do Hali Polonia, tam mecz koszykówki, tam również runda zasadnicza powoli dobiega końca, a więc koszykarze AZS-u często no teraz już nie tylko play-offy, walka, a powoli muszą się martwić, czy nie będą musieli grać o ligowy byt, byt w play-outach. Ich rywalem ostatnia drużyna SMK Lubin, natomiast wcale tak łatwo może nie być. Nie zagra Nikodem Kowalski, bowiem dostał przewinienie techniczne, przez co nie wystąpi w tym spotkaniu kontuzjowany Jarek Fomiczow. Także nie wiadomo czego się spodziewać, ale muszą ten mecz wygrać, choćby nie wiem co się działo koszykarza ZTS-u Częstochowa, bo... Ten rok 2018. Na razie dla nich kompletnie nieudane, tylko jedno zwycięstwo. będziemy wracimy... Szymon już tak uprzednio o koszykarzach, że ten temat wydaje się być wyczerpany i znów powrócimy do siatkówki. Kolejne wydarzenie to mecz Exax Systeme Norwida Częstochowa. W ostatniej serii spotkań rundy Zasadniczej pierwszej ligi nasi siatkarze podopieczni latka Panasa jadą do Siedlec. Dla Norwida mecz już o mniejszym ciężarze gatunkowym, playoffy zapewnione, a dla Siedlec to jest absolutny mecz o życie, bo tylko wygrana z Norwidem może przedłużyć ich szansę występu w czołowej ósemce, ale też już nie wszystko będzie zależne od nich. Zgadza się, ponieważ również TSV Sanok będzie grać we własnej hali z z Krakowa i to będzie bardzo ważne spotkanie. Sanoczanie we własnej hali wygrali bodajże 8 spotkań na 10, a więc są naprawdę bardzo, bardzo mocni. Pokonali tam Norwid, pokonali tam Stalnyse, pokonali tam Azetes Częstochowa również. No i oni, jeśli wygrają, no to zagwarantują sobie to miejsce ósme, no i wtedy prawdopodobnie zmierzą się z AZS-em Częstochowa, który ostatnie spotkanie rundy zasadniczej zagra dzień później w niedzielę w hali sportowej Częstochowa z przedostatnią Olimpią Sulenci. No i tutaj Częstowianie muszą wygrać, żeby to. To pierwsze miejsce utrzymać. No właśnie Szymona, ty masz informację, dlaczego mecz azs tym razem tak wyjątkowo w niedzielę? Wydaje mi się, że coś się odbywa w hali sportowej Często chowa. Ostatnio tam wiele imprez, nie tylko sportowych, więc chyba dlatego ten mecz przełożony na niedzielę, początek o godzinie 17.00. Zapraszamy tak, kibiców. Przypominamy, żeby kibice widzieli, że tym razem AZS zagra w niedzielę, nie w sobotę. Gdyby ktoś nie mógł dotrzeć do hali sportowej na zawodziu, to to spotkanie będziemy transmitować. I co nam jeszcze, panie Szymonie, zostało? Pozostało nam jeszcze jedno, jedno wydarzenie z niedzieli. Będzie to czwarty mecz kontrolny drużyny Rakowa-Częstochowa na obozie w Kizilagac. A rywalem częstowskiej drużyny? A rywalem drużyna o trudnej nazwie Olimpijec Niżni Nowogród. Drużyna z Rosji, ale przyznam szczerze, nie wiem czy to jest ekstraklasa rosyjska, czy drużyna z tego niższego poziomu rozgrywkowego. Tak mi się wydaje, że to zespół z drugiej Ligi Rosyjskiej. Trzeba czyli wykonać pierwszej. telefon do przyjaciela i zadzwonić do Turcji tam. Tak, może. doradka parana, żeby nam powiedział coś więcej o tej ekipie. E, na pewno już ją dobrze zresearcherował i wie o tym rywalu wszystko. Tak jak wspomniałem, czwarty mecz kontrolny w poniedziałek. Wracają wianie, już do naszego miasta, do kraju. Jeden dzień wolnego trenera Marka Papszuna. I potem ostry trening, aby już ta forma na starty rozgrywek była w pełni optymalna, bowiem te pierwsze mecze mogą być bardzo decydujące w walce o awans do lotto. Ekstra klasy. No przyznam szczerze, ja jako kibic szymon nie mogę się doczekać już tej wiosny, bo to myślę będzie naprawdę niesamowicie ekscytujący czas, którego dawno nie było w Częstowskim Sporcie. Gdzieś to często ostatnio podkreślamy, ale faktycznie tak jest, bo Włókniarz z naprawdę dużymi nadziejami, Raków, jeżeli powróci do Ekstraklasy, no to będzie rzecz historyczna. No a zaraz też z szansami na awans, jak na razie pokazuje, że w pierwszej lidze nie ma sobie równych, zatem będzie się działo. A ja nie mogę się doczekać meczu Rakowa Częstowa z Odrą o pole przy sztucznym oświetleniu, ale na to będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać. Dziś to już wszystko w naszej zapowiedzi. FON na weekend życzymy udanego weekendu i pełnych, pełnych sportowych emocji. U Zapraszamy nas, do obiektów, a kto nie może. U nas w Częstochowie liczymy także na naszych olimpijczyków na igrzyskach w Pionczang, że w końcu jakieś medale się pojawią. No szansa w sobotę o 13, ale myślę, że da się to pogodzić z wydarzeniami lokalnymi, sportowymi. Jak najbardziej. Do zobaczenia.